życzeń noworocznych. Błogosławieństwa to tak nie bardzo potrzebują, ale potrzebują za to szczęścia, zdrowia, pomyślności i dużo pieniędzy. Ja Wam tego życzyć nie będę, bo i Sylwestra nie obchodzę. To jest pogańskie święto. A dlaczego? A dlatego, że skąd się wziął Sylwester? Ludzie zebrali się na placu świętego Piotra, żeby modlić się na klęczkach do Boga, żeby odwrócił od nich karę, na którą słusznie zasługiwali, tak jak my podobnie teraz. I kiedy ta kara nie przyszła z nieba, zapowiedziana kara na naród, ludzie zaczęli wiwatować i cieszyć się, że przeżyli, że Pan Bóg im jeszcze darował na poprawę. No, po dzień dzisiejszy na tą pamiątkę niewielu sobie zdaje sprawę z tego, co świętuje i jak, to już nawet nie wnikam, ale że to jest na pamiątkę nawrócenia się ludzi i obietnicy poprawy. Dzisiaj świat pogrążony jest w brudzie, w syfie, w obrzydliwości i wcale nie pokutuje. Cały brud, cały syf, nawet ludzie wierzący tego dnia się bawią, zamiast nawracać się i pokutować. No, pewni są, że kara ich nie dosięgnie, a Sylwester jest po to, żeby się bawić, żeby się odprężyć i zrelaksować. A ja uważam i dziwię się co niektórym, że potrafią się bawić w kraju, którego już zamordowali zdrajcy. Nie wzywacie do obrony, nie wzywacie do nawrócenia, nie wzywacie do klęczek i błagań przed Panem Bogiem, przed tronem Królowej Polski. Cały naród nie zbiera się na Jasnej Górze. Nie zdajecie sobie sprawy, co Was czeka bez państwa, bez władzy. Jak może państwo istnieć, jeśli nad państwem nie będą już decydować Polacy, tylko zdrajcy, jeden rząd światowy. Wy sobie nie myślicie, że jeśli Polska straciła prawo decydowania o sobie, to Wam będzie dobrze w łapach i w decyzjach obcych. Tak jak tutaj zdrajcy nie pozwalali Wam żyć i byliście uciemiężeni jak niewolnicy, tak teraz pomnóżcie sobie to razy 1000 albo 10 000 razy bardziej, niż do tej pory mieliście niewolę. Dlatego, że nie rządzi Polską Polak i nie ma on litości nad upadłym narodem, bo po to nas przejęli, że nad nami żadnej litości mieć nie będą. Przejęli nas jako niewolników, jako odrzuty od społeczeństwa. Kto będzie chciał mieć jeszcze własne myśli, ten zostanie bardzo szybko zniszczony i przywrócony najpierw do porządku, a później prawdopodobnie będzie likwidowany, żeby nie wprowadzać chaosu wreszcie społeczeństwa. To są przywódcy pod przewodnictwem Altieriego Spinellego, który stworzył plan jednego rządu światowego i to on prowadzi do... To jest komunizm, którego jeszcze nawet wasi ojcowie nie znali, to co nadchodzi. A wy bawcie się dobrze dzisiaj w tego Sylwestra i niech wam czasem nie zaświta takie myślenie, że coś musicie, bo wy nic nie musicie. Wy możecie spać sobie już bezpiecznie, no w cudzysłowie bezpiecznie, bo wy zawsze będziecie bezpieczni. No, później wiadomo, wstanie się, do pracy się pójdzie i myślicie, że tak będzie przez całe życie, że będzie co jeść, co pić, w niewoli. No zobaczymy. Póki co świętujcie. Ja dla Was życzeń żadnych nie mam. 10 lat temu miałam dla Was życzenia, żebyśmy wszyscy się zjednoczyli i sprzeciwili agendzie zrównoważonego rozwoju. Opowiadałam o deklaracji rzymskiej, co zostało podpisane. Napisałam nawet... w strasznym szoku, szale,
artykuł, choć do pisania nie za bardzo się nadaje, jak do wielu innych rzeczy, które się wiążą z takim zajęciem. Ale zrobiłam to, bo nikt inny na ten temat nic nie mówił. Nie wolno im było pisać na ten temat, żebyście się szybko nie przebudzili. Pisowcy, agenci, trolle na Facebooku blokowali moje konto, zgłaszali mnie za to, że o tej deklaracji, o tej deklaracji rzymskiej mówię. To jest koniec państw narodowych. Straciliście kraj. Polski już nie ma. Rządów wam już nie potrzeba. Politycy, Tusk i inni są niepotrzebni. Nie oni będą decydowali o Polsce, tylko Polska straciła suwerenność, Polska straciła możliwość decydowania sama o sobie i przez Polaków. Od tej chwili, jak weszedł ten traktat w życie, jurysdykcje i decyzje nad każdą dziedziną życia w Polsce, nad naszym losem, naszą przyszłością, naszą pracą, naszym posiadaniem majątku, wszystkim, co robimy, ma Unia Europejska. Państwa mają tylko funkcję doradczą, żebyście to dobrze zrozumieli. Państwa narodowe nie istnieją. Jest tylko jeden rząd światowy, który decyduje o naszym każdym poczynaniu, o naszych dokumentach, o naszym prawojeździe, o naszych szczepieniach, o naszym zdrowiu, o wszystkim, co nas dotyczy, o naszych dzieciach, o wychowaniu, o LGBT, o zmianie płci dziecka. O wszystkim wchodzi agenda zrównoważonego rozwoju i to jest właśnie nowy porządek światowy. A przyjdzie czas, w agendzie jest jeszcze mowa o nowym społeczeństwie. To będzie społeczeństwo multikulturowe i społeczeństwo, które będzie bardzo dobrze wytresowane, żeby nie otwierało ust na dane tematy, właściwie na żadne. Będziecie przyjmować tyle leków i tyle szczepionek, że nie będziecie mieli siły nawet rozmawiać. Nie wolno wam będzie się komunikować z sąsiadami, ani z rodziną, ani z nikim. Będziecie żyli takim schematem, jaki oni wam narzucą, że macie żyć i nie będzie żadnych relacji społecznych, żebyście mogli się zbuntować, to wam od razu mówię, żebyście nie liczyli, że macie jeszcze tydzień albo za miesiąc się zbuntujecie. Był czas 10 lat. Oni obserwowali, że nic nie robicie. Oni obserwowali, że nie zależy wam na Polsce. Część narodu wyjechała, szukając lepszego życia niż w Polsce. No a teraz to będzie taki los jak Ukraińców. Zamkną granice Polski, nie wypuszczą już Polaków. Wszyscy pójdą na wojnę z nadzieją, że już nigdy nie odetchną tym świeżym powietrzem i nie będą zanieczyszczać swoją obecnością powietrza, ich świata. Był czas walczyć, a teraz będziecie bardzo żałować, że nie chcieliście walczyć wtedy, kiedy był czas. Przyjmiecie teraz elektroniczne dokumenty, teraz przyjmiecie szczepionki, albo szczepionkę, albo chleb. Zablokują wam konta, jak nie przyjmiecie. No, tak sami chcieliście takiego losu. Ja już też kończę rozmowę, bo to już teraz tak naprawdę to już nie ma o czym mówić. Ani o czym mówić, ani nie ma już żadnych tematów, które można by było dalej poruszać, żeby was przebudzić. Ja z końcem tego roku kończę już mówić i rezygnuję pewnie, zrezygnuję z tych kont, które tam miałam w tym celu, a przyszłam tylko i wyłącznie w tym celu, żeby walczyć z kłamstwem i manipulacją. Niczego więcej nie chciałam. Chciałam tylko, żebyście wiedzieli, gdzie idziemy i w jaką niewolę, i jak ta niewola będzie wyglądała. Tyle, ile zdążyłam zrobić, to jest mój rozrachunek przed Panem Bogiem, jak mnie będzie sądził z tego, co zrobiłam, żeby zwalczyć jeden porządek światowy antychrysta. Mam nadzieję, że już zasłużyłam na to, żeby się szykować do ucisku i przestać już rozmawiać z wami. Niech Pan Bóg błogosławi rozumnym ludziom. Z Panem Bogiem.